poprzednim odcinku. Nie! Nie! Umarliśmy! Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem TheAraragor, a to co oglądacie jest to Spellforce. I moi drodzy, powracamy. W poprzednim odcinku pod sam koniec wyruszyliśmy do paru miejsc dzięki Menhirowi. I tam poddawaliśmy parę questów. Dzisiaj wracamy do wioski naszej, tak naprawdę do wioski elfów. Jak zawsze nam mapa całkowicie rąbnęła. I moi drodzy, oczywiście też się stało to, że przy przechodzeniu przez pomiędzy światami znikają nam jednostki. Pozostały tylko te elfów, które dostaliśmy fabularnie, więc one tutaj tylko są. A tak to nic więcej nie mamy. Więc moi drodzy, przechodzimy przez portal do kolejnej lokacji dzisiaj. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy w... Gdzie my właśnie jesteśmy? W ciernistym czymś chyba. Co bądź ma to być też kraina elfów, więc powinno być tutaj nadzwykle ciekawie. Mamy tu dwie drogi. Jedna prowadzi w dół, główna, a tu poboczna. Oczywiście my idziemy poboczną. A i moi drodzy, pomiędzy odcinkami stało się to, że ja sobie wydałem parę punktów doświadczenia. Dosłownie parę. A ty mnie wołasz, a ja jestem u góry. Jak ty mnie widzisz? To są silniejsi przeciwnicy. Tu mamy znowu mglisty kryształ. Jakiś pierścień, który żem pasnął za szybko. Ten. O, lekki pancerz. Daje na fajne rzeczy, no ale trudno. No i tak, moi drodzy, ja wydałem trochę poziomów sobie. Odrobinę raptem. Przed zapisaniem gry oczywiście tam sobie spróbowałem pójść w maga. Naprawdę strasznie, ale to strasznie dużo trzeba wydać, żeby zostać magiem. Moim zdaniem wręcz za dużo, więc nie opłaca się dawać punktów, bo to chyba 8-6 punktów żeśmy wbili na jakikolwiek nasz czar, który teraz mam dostępny. Więc ja poszedłem w ciężką broń sieczną i założyliśmy taki o dwuręczny miecz. Powinno być ciupkę lepiej. Kim wy jesteśmy? Jesteście? Jesteście ludźmi. Urtański zbrojny, wojownik. Nieźle wyglądacie. Jeszcze mag bitewny, wow. Tak, o kim mowa? Super, cieszę się. Możemy... okej. Okay. Czemu nie? Oboje na tym skorzystamy. A nieźle wyglądacie. Sami nie damy rady. Potrzebujemy mojej armii. Zrobią? You're a fool. Though there's something about you I like. Maybe because I'm just as big a fool. Możliwe, na pewno. Let's hunt down a couple of greenskins. But we must be very careful. There are goblin scouts watching over the pass to the north. As soon as those scouts discover our men, they'll alarm their camp. If our army is not large enough by then, they'll overrun us completely. Okej, czyli musimy uważać. Dobra, ty jesteś ze mną. Cześć, tu ja tylko aktywniłbym ten menhirek. Zawsze się przyda. I ty mi coś pokażesz. Wszyscy mi pokażecie. Już, czekaj. O kurwa, mocny jesteś. Tutaj, okej, tu będziemy mogli budować bazę. Tu musimy wyczyścić.
Tam dopiero będziemy mogli iść potem. Nie mogą nas zauważyć, póki nie będziemy mieć solidnej armii. Dobra, brzmi to spoko. Wy w ogóle fajnie wyglądacie. Podoba mi się, że ciągle co nowa lokacja. To są nowe takie jednostki i one naprawdę wyglądają pięknie. Tutaj był jeszcze jakiś pająk, z tego co widziałem, tu jest. Więc przydałoby się to wszystko wyczyścić. Dobra, ty tam się tym zajmiecie. Tam na dole jest jeszcze monument bohaterów. Okej, nie dość, że będziemy mogli mieć armię. To monument bohaterów. Co wy teraz planujecie tutaj zrobić, co? Ja wam nie steruję, a wy po prostu za mną idziecie. Dobra, aktywnijmy to. Aktywowaliśmy. Ja pójdę zająć się tu resztą. Wszystko chciałbym tu wyczyścić. A wy będziecie za mną tu podróżować. Ha, okej, dobra. To my tutaj po prostu robimy armię robotników. I tu zdobywamy kolejne poziomy. No i ten monument weźmiemy. Fajnie, fajnie. Nie dość, że właśnie armia RTS-owo, to jeszcze RPG-owo. Młoda łania. Młodej łani nie chcemy. Dobra, mamy tu robotników. Tu jest kamień. Więcej was chcę. Dobra, i tak. Czterech do drewna. Czterech do kamienia. Czterech do żelaza. I czterech do żelaza. Tu jest żelazo, dobra, sorry. Wasza czwórka idzie teraz do żelaza. Tu oczywiście wszystkich weźmiemy, to niech reszta nam tam się weźmie, to ja sobie podzielę was. Tutaj się robią jeszcze, to niech się zrobią. Dziwne, że wy będziecie ze mną chodzić, a nie mogę was przejąć. No trudno, okej. Jest już tutaj? To jesteś mój, to jest moja łuczniczka, która z kosturem jednocześnie biega. Okej, okay, tam będzie wojownik. Wy się jeszcze respicie, jeszcze, niech się wszyscy zrespią. Ja chcę ładnie, ładnie wszystko podzielić was. No i trochę na zbudowania czeka. Ostatnio to ja sobie sam to zbudowałem, a dzisiaj wy będziecie ze mną towarzyszyć mi. O, no to mamy kolejnego wojownika dwuręcznego, znaczy dwuręcznego, pfu. Z dwoma broniami, wy tam idziecie. I tutaj tak. Wy do drewna. Wy do kamienia, załóżmy. Wy do żelaza. Ile zostaje? Dwóch do budowania. Może być, to tak. Wy do drewna. Wy do kamienia. Wy do żelaza. I wy tutaj do budowania. Tutaj mamy rybki. Rybki też wykorzystamy. Okej, okay, tutaj jest sporawo. Ciągle musimy uważać. Jeszcze jeden się robi do budowania. Okej, okay. Najważniejsze to tak. Kamieniołom jest on strasznie daleko, nam jest potrzebny, więc budujemy go. Kamieniołom, okej. Okay. Możemy kopalnię. Tak, kopalnię do pozyskiwania żelaza też oczywiście już budujemy. Ty jeszcze nie masz co robić. Dziwne. No za chwilę już sobie zrobimy coś. Musimy tylko trochę surowców odzyskać. Wy tutaj oczywiście jeszcze macie tutaj trochę przeciwników, to się tym zajmijcie. Niech tu będzie czysto. Ta łuczniska jest dobra. Nie ma co mówić. Przy większych grupach przeciwników słaba, ale na pojedyncze zarąbiście. Ty też się nudzisz, ja widzę. To do drewna. Chatka drewala oczywiście. Ja bym to tu rzucił po prostu. Niech tutaj będzie. Dobra, wy już macie wszystko. Okej. Okay. Tu mamy trzech bohaterów. Trzech bohaterów. Ustawiam was tutaj. Okej, okay, przejdziecie. Te drewno fajnie, żeby zbierali, żeby tego nie zbierali. Bo to bliżej przeciwników. Tu będziemy musieli się ustawić wojskiem. Nie ma innego wyjścia.
Dobra, ale kamieniołom jest? Nie, nie, nie. Ty nie, ty jesteś budowniczym, nie, nie zajmujesz się tym. No, nie mamy rzeczy. Mamy... Warsztat płatnerski by nam się przydał. No macie tutaj, mordki. Róbcie to. Ty też i ty też. Się zajmujecie tym. To nam powstaje. Widzę, że żelazo, że ta żelaza strasznie długo powstaje. Ty tutaj. Ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, bo nie chcecie mi się sami wziąć. To ja was wykorzystam. Wy we dwójkę, oczywiście, warsztat partnerski. Weźcie walnijcie gdzieś tutaj. Jeden będzie tu pracować. Ty jesteś zwykłym robotnikiem. Wy do żelaza. I wy też już weźmiecie kilofy. Okej. Okay. Ty jesteś z drewna. Co my tu jeszcze możemy? Na szybko nic nie możemy. To, moi drodzy, ja wam robię przyspieszenie. Ja sobie tutaj powoli wam puszczę jakąś muzyczkę. Ja tu będę sobie powoli budował jakąś armię, wszystko porządkuję. No a my się widzimy, jak to skończę, więc... Do później. No więc, moi drodzy, powracamy teraz już. Mamy 15 wojowników, moi drodzy. Sądzę, że to już jest taka odpowiednia ilość, żebyśmy tam w miarę jakoś funkcjonowali. Zbudowaliśmy większość rzeczy, które chciałem. Teraz dzieje się dość rzecz nietypowa, ponieważ bandyci nas stąd najeżdżają, więc będziemy musieli się nimi teraz... zająć. Więc bierzemy nasze wojska i się zajmiemy tymi patałachami. O, ten mag dodatkowy nasz robi robotę, ale kurczę, solidne te jednostki wrogów są.
My kończymy właśnie budowanie ostatnich strzelców. Niestety przed ulepszeniem podwójnej kuszy, bo niestety to kosztuje strasznie dużo drewna. A my to zbieramy jakoś... jakoś powoli. Pewnie stąd lecą, dlatego. No trudno, no na to nic nie poradzimy. Wiesz, że tu też masz ryby. Dobra, nieważne. Niech się zbiera. My mamy już wszystkich strzelców, których chciałem. Nie możemy mieć na razie więcej jednostek. Więcej jednostek nam się będzie produkować oczywiście. Sądzę, że z tym, co my mamy, gdzie mamy swojego bohatera i dwóch swoich dodatkowych jeszcze takich pomagerów, plus troszkę tam wojska, no jest, no 15 żołnierzy to nie jest mało. Więc moi drodzy, ja bym poszedł w lewo i się zajął tymi bandytami, bo oni się będą respić, widzę. A trochę ich tu jest. Sling. Jakiś taki lepszy bandyta. Z niego będzie chyba jakiś lód, bo nie widzę skrzyneczek, a to co tutaj jest, to jest chyba dodatkowe. Oczywiście poczekajmy, niech się wszyscy przyjdą. O, tamci też idą. Dobra, lecicie, dawajcie. Niech się biją tutaj. Kula ognia, o! Za 20. Oj, 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 dobra, trochę postracimy jednostek. A przepraszam, a ty to będziesz patrzeć na nich? Bij głównego. No, jednego już straciliśmy. Dobra, poszli wszyscy. Niech oni to niszczą. A my w tym czasie... co my tu mamy? Kolczuga. Chyba jest lepsza od tego, co mają nasi przyjaciele. I co my tu mamy? Zwój kamiennego pocisku. No, piąty poziom magii. Nie, nie ma opcji. Bardzo fajny pierścień. Amedyst. I łuk. My zobaczmy ze względu na to, czy... gdzie jest mój ekwipunek? Tutaj jest mój ekwipunek. To jest 100. A ty jaką masz? Ty masz dużo słabszą. A ty masz co? 14 plus 4. Zwinność. Nie, no to jest lepsze. To zakładaj. A ty możesz to? Możesz. To zakładaj. Tu już macie lepsze. To jest poziom trzeci. 4-8. 4-8. Zasięg ten sam. Strzelanie to sam. Dobra, to jest to samo. I ja czy mogę dać pierścień temu naszemu przyjacielowi? Ty możesz mieć ten pierścień. Zakładaj. Zawsze to jakiś pierścień do przodu. Już zniszczony, zniszczony. Bierzemy. Znowu już szwankuje gra. Jest naprawdę tragedia z tą grą. No w końcu 24 minuty już leci. My się ustawmy tutaj. Ja bym chciał, żebyś zrobił dobrodziejstwo na tamtego, bo tamten będzie się ślimaczył i nas tego spowalniał. Nie sięgnęło go, serio. No dobra, nie ma co. A, tutaj idzie jeszcze jeden. Skąd ty się żeś tu wziął? Ciekawe. Dobra, coś tu poszło completed. Średnie kwatery są zbudowane. Średnie kwatery się przydają, żeby mieć więcej jednostek, więc sobie to robimy oczywiście. Czy ja coś jeszcze mogę zbudować? Nie, bo nie ma arei. No to zbieraj drewno. Zbieraj drewno, ja w tym czasie oczywiście tutaj postawię bandyta strzelec. Ej, widzicie co się tu dzieje, czy nie? Ruszać się, bo nas będą najeżdżać. Oczywiście weźmiemy już wojska, a tutaj pobudujemy więcej ich oczywiście, jak mamy taką możliwość, to niech się robią. Tutaj. Chłopie. Co to jest? Powiedz mi. To jest przeciwnik. Nie wiem, co on tu robi. Ale się tym zajmijcie. Oni trochę biją. Tych strzelców naszych musimy ulepszyć oczywiście. O. Część będzie już ulepszonych. Tu jest nasz główny bohater, dlatego tamte wojska nie idą. To oczywiście podchodzimy i z tym, co mamy teraz, powinniśmy sobie w miarę dać radę? No, ruszać się. Idziecie wszyscy tu. Ty też tutaj.
Resztę zostawimy oczywiście na obronę, ewentualnie ich później tam doprowadzę do siebie. Sądzę, że na razie to co jest tutaj to nam w zupełności wystarczy. Ostatnio też mieliśmy masę wojska i było to stanowczo za dużo. Ej, bandyci się zaprzyjaźnili z nimi? To się zająć tym. Tymi. No. Teraz dwa będzie szło. Oka stęka? No. Spokojnie. Spokojnie sobie damy radę. To nie powinno być większego problemu. My musimy jak najszybciej teraz nacierać. Jak najwięcej zdobyć. Ej, tu jest area. Ojoj, ej, to bardzo fajne miejsce. By się przydało ją zdobyć. Zawsze to magowie, klerycy i tak dalej. Wszystko to wchodzi nam w grę. O, jest tu coś jeszcze? Nie, to jest sama area. Jest tu parę przeciwników. Rozejrzyjmy się, pomyślmy gdzie tu iść. U góry jest jedno obozowisko, można się zająć tym jednym obozowiskiem. Dawać, ruszać, ruszać wszyscy. Ta, bo ci, naprawdę ci barbarzyńcy, to są jacyś też mocnawi. Zajmijmy się tym, ja mogę więcej kwater pobudować. Uuu, 400 kosztuje. Trochę sporo. Ty chłopie. A dobra, ty se tu stój, szczerze mówiąc, jesteś tak ranny, że nic nie zrobisz. Waszych wszystkich bierzemy. I lecimy. Lecimy na ich obóz. Głównie strzelcy, żeby poszli, bo oni mają największą siłę ognia. Najwięcej zadają. No i bęk, jak do siebie wchodzimy, po was. Koniec, nie ma takiej zabawy. Gobliński ratownik. Okej. Ogniemistrza weźcie się zajmijcie. Dobra, niszczymy. Niszczymy budowlę. Tutaj oczywiście już, o, armia biegnie do nas, więc dobrze, że tu mamy jakąś malutką armię. Ja bym oczywiście wziął ciebie, wiesz co, chłopie? Ty jesteś zwykłym robotnikiem, prawda? I ty możesz postawić tu wieżyczkę. Ty weź się postaw. Oni tu będą się pałętać. My tu ich niestety poszliśmy dalej niszczyć. Stamci nam trochę mogą krzywdy zrobić w bazie. Oby nie za dużo. No i dalej będziemy ich niszczyć. A, bo oni stąd przyszli. Ej, my to na start powinniśmy tamto wytępić. No dobra, trudno, no tutaj trochę innego obozowiska im poniszczyliśmy. Kończycie to czy nie? Bardzo dobrze, weźcie zajmijcie się tym. Pójdziecie gdzieś indziej. No, bo ci już idą. Możecie mi się zaznaczyć, proszę. Dziękuję. I wy musicie ich zaatakować z tego względu, że nawet jak padniecie, to zdążą się trochę jednostek mi zrespić. Najpierw healerów. Oj, jacie, jak oni pobili. Strasznie. Dawać tych. Skałomistrz. No nie, za fajnie. No idźcie tam, zróbcie coś. Dobra, dacie radę to odpierać na spokojnie. To zajmijcie się tym, a my w tym czasie weźmiemy ich. I wracamy. Wracamy, ich niszczymy wszystkich po kolei. Zniszczymy wam jeszcze to obozowisko. Że tam była taka gromadka.
jeszcze wy tu idziecie. Czekajcie, poczekajcie, czekajcie. Zatrzymać się. O, nie pomagają mi te lagi ani trochę. No właśnie, bo oni nam tu ich... No dobra, ci se dadzą radę. Dobra, nieważne, nieważne. To wy tam idziecie, oczywiście. Oni se dadzą radę, to spoko. Tutaj mamy jakiś itemek. Co to jest? Klątwy. Ja nie chcę klątwy, to jest czarna magia. Weźmiemy więcej wojowników naprzód. Wy wszyscy się tu popojawicie. Ty też oczywiście tutaj, na bok. Ty nie wiem, co tutaj zrobisz. I tu musimy przejąć tą bazę całkowicie, żeby Aryję zdobyć. Tutaj górą ja bym chciał przejść ze względu na to, że tu są jakieś gule, ale to jest jakiś skarb kozacki. Skarb to skarb. O, ty też jesteś ranny, widzę. Wkurzają mi cię te ranne jednostki. To ty też tutaj, to za chwilę tam weźmiemy jakąś statuetkę do healingu, zbudujemy. Tronok. Też jakiś bosik. O, no i niszczymy. Pan. Możecie przejść. Come on, ludzie. Pan Tronok miał... Czarny kwarc. Na sprzedaż, czy... Może do wykorzystania do czegoś. Dobra, no i raz, dwa. Ja bym jeszcze... A, nie mogę. Czy mogę? O, gdzieś was wziąłbym. Wy się zajmijcie tymi, to tam wejdźcie. Wy oczywiście na górę. Tutaj. I przydałoby się nam dorobić robotników paru. Wyślimy tutaj z czterech, bo tam będziemy trochę budować sobie. Co to zróbmy? Dobra, tu już jest czysto. To bierzemy was. I tutaj przemieszczać się. No i proszę państwa, daliśmy sobie nieźle radę. Jak zawsze wszędzie kłopoty. Chciałbym, żebyśmy w końcu poszli do lokacji i tam nie będziemy się bić, tylko będziemy mieli same rozmowy i takie inne pierdółki. Bo na razie to same bitki, wszędzie musimy ratować cały świat. No niby o to też chodzi, no ale... Ile można? Ej, moi drodzy, wy jesteście tu w czwórkę. Idźcie tutaj. Nie, ja wam drewno kazałem zbierać? Ja się pomyliłem, wiecie? Ani mi się właśnie zbiera tego drewna, wy macie po prostu tu stać. Cóż ty masz? Tam jest rębacz. Rębacz ma ćwiczebny miecz, to jest taka sobie rzecz. Tu już nic więcej nie ma, nic nie ma. Ja was biorę, ustawię po prostu na górę, żebyście wy to ładnie defowali. No i damy radę sobie. Opa. Jeszcze paru. Nie, to wszyscy. No i lecimy. Ja was postawię po prostu tutaj, w tej bramie i będziecie jak 300 Spartan. Bronić będziecie. No i wy tutaj stójcie. Będziecie tego bronić, a my się tutaj, moi drodzy, rozbudujemy oczywiście. I to bierzemy. Gdzie jest do zbierania? Otóż to jest do zbierania. Tu jest dwóch. Wypomagać. My coś tutaj jeszcze musimy zbudować? A, no tak. Ale to Ary jeszcze nie mamy, więc to nic nam nie da. Dobra, no to wy wszyscy do zbierania. Ej, moi drodzy, my na ten moment sobie skończymy odcinek, dalej polecimy już w kolejnym odcinku, czyli będziemy dalej napierać na tutaj obozowiska i sądzę, że już w kolejnym wyczyścimy tutaj górną część mapy. Miejmy nadzieję, że po prawej za dużo rzeczy nie ma i oczywiście pójdziemy do tego gula, co tutaj dziwnego coś chroni. Ale dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. O... I zapraszam was na więcej odcinków z Spellforce. A teraz, moi drodzy, adios!